ty się czasami smucisz? Oj, tak. No pewnie. I jak sobie z tym radzisz wtedy? Pozwalam wyjść. No ale zakładam, że Wincent wie, że największą bzdurą jest hasło, że chłopaki nie płaczą. Broń Boże, nie znoszę tego. A nie płacz, bo tobie się nic nie stało. A nic nie stało. Stało. Może się tobie nic nie stało, ale jemu się stało. Masz w domu nastolatka chłopaka i on chodzi w tym kapturze, to łap te momenty, kiedy on się z tego kaptura wysuwa. A ja nie łapię, a on przychodzi sam. No wspaniale. Coś tam w biegu w kuchni gotuje. Mamo, co? Kocham cię. A nie, no to luz, to super. Ja też się kocham, synu. Boże, to jest genialne. Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniamy się. Naturalna kuchnia w kuchni przy stole z desek z odzysku. Obok mnie Ania Nowak-Ibisz. Nie bez powodu mówię takim podniesionym, żeby dobiec energetycznie do Ani. Słuchajcie, myśmy jeszcze nie zaczęły, ale już tutaj po prostu milion tematów się urodziło. Ale dzisiaj, Ania, temat ważny. Ty jesteś mamą, no cały czas nastolatka, lat 17, twój syn. Więc masz doświadczenie, jak dbać o odporność dzieciaków, również nastolatków, co wcale nie jest takie proste. Czy on jeszcze w ogóle się słucha ciebie? Czy on się mnie słucha? No każdy nastolatek słucha inaczej, czyli gdzieś tam załapuje się na pewne sekwencje moich powtarzanych, niestety zdań, co jest wielkim błędem, bo nie powtarzamy. Ja oczywiście powtarzam, nie? Ale mam nadzieję, że jak powtarzam, to on tak wchłonie, ale tak podobno to jest, że oni udają, wchłonie, że nie słuchają. Wchłonie, nie, właśnie wchłonie, tylko będzie mówił, tak, że tam... Albo ja mu coś tam mówię i słyszę... Cześć, synu. No i w związku z tym on udaje, że nie słucha, ale ja wiem, że coś później, to, coś oczywiście, przecież ja też jestem dzieckiem, prawda? Przecież ja wiem, co ojciec do mnie mówił. Teraz to wiem, wszystko to wiem. Wszystko to pamiętam teraz. Każde zdanie, każde słowo powtarzane pamiętam doskonale, więc to naprawdę nie ma znaczenia, czy my usłyszymy coś takiego, czy... Bo to wchodzi. To po prostu no jak gąbka gdzieś tam jednak, więc warto popełniać ten wysiłek, żeby, bo to jest trudne, tak? Bo bardzo łatwo się jest poddać i powiedzieć, dobra, masz te swoje 15, 16 czy tam ileś lat, czasami to jest bardzo wcześnie, czyli 13, chrzań się, rób co chcesz. No tylko to jest pójście na łatwiznę, bardzo duże pójście na łatwiznę, tak? Bo to jest, jednak to jest bardzo duży wysiłek, tak? Żeby nie przeholować i żeby też wiedzieć, kiedy się powstrzymać. Ja jestem dość wybuchowa, jesteśmy tacy sami. Też mamy ADHD, jedno i drugie ma ADHD. Jeszcze się spotyka ADHD z nastolatkiem i z klimakterium. Po prostu to, że my żyjemy, jest to cudem absolutnie, żebyśmy się nie pozabijali, bo ja też potrafię zabić absolutnie, on też. Więc mamy dwie bomby zbudowane. Charakterologicznie, energetycznie też. Tak, emocjonalnie. Emocjonalnie również włączmy w to ojca, no bo jest taki sam. Więc on ma po prostu z podwójnego podbicia zebrał to, co się dało, całą tą energię i taką, no. Dość, że on nie potrafi na miejscu siedzieć tak jak ja. Natomiast jak dbałam o odporność do tej pory, to bardzo dobrze byłam do tego przygotowana, ponieważ spędziłam 18 lat w Niemczech i miałam potworną alergię, tak? Dlatego, że miejsce, w którym nagrywałam mój serial, czyli Lindenstrasse, to jest kolonia. To nie jest Monachium, serial jest, udajemy, że jest to Monachium, doklejamy liście do drzew i tak dalej, ale jesteśmy w kolonii, jesteśmy w Niecce. A Niecka zatrzymuje wszystkie alergeny, wszystkie. Oprócz tego, że jest inna roślinność, zupełnie nieśródziemnomorska, która mi nie przeszkadza, bo wyjazd na Kretę odejmuje nam alergię, jak ręką odjął. Natomiast każdy przylot do kolonii powodował, że ja chodziłam kompletnie obsmarkana, nie byłam w stanie nagrywać. No i ponieważ mieszkałam u mojej przyjaciółki Niemki, ona powiedziała, słuchaj, jest coś takiego, nazywa się homeopatii. Ja mówię, homeopatii, was is das? Czyli co to jest homeopatia? Mówi, to zobaczysz, to są takie perlsien, czyli kuleczki, i te perlsien leczą. Ja mówię, no perlsien leczą, dobra, no. No i poszłam do homeopatki niemieckiej i się zaczęło. I ja mówię, no ale co, o Jezus, dwie godziny, ja ADHD, nie? Więc dookoła krzesła, a ona już wie, co ze mną robić. No bo ja już popierdzielam dookoła, jak mój syn, który chodzi dookoła kominka, jak rozmawia. Cały czas musi być w ruchu, bo ruch koncentruje jego ciało. My tak mamy. Dlatego dla nas na przykład szkoła i siedzenie na miejscu jest gehenną. My się koncentrujemy poprzez ruch. Musimy go mieć, żeby normalnie funkcjonować. Ja zaczęłam bardzo wcześnie z homeopatią i z leczeniem homeopatią, która zaczęła przynosić wymierne skutki. Stąd jak mnie ktoś obśmiewa na mediach społecznościowych i pisze tak, ja w to nie wierzę, to ja mówię, nie szkodzi.
bo to działa też na tych, którzy nie wierzą. To ma tak do siebie, że można wierzyć, no to nie ma znaczenia, czy się w to wierzy. To po prostu działa, bo ja też miałam takie, no po prostu zobaczymy. Czyli jest taki moment, kiedy jesteś zdesperowana do tego momentu, do tego stopnia, nie działają żadne, nie wiem, leki antyhistaminowe, po których byłam ospała, pieczenie oka i tak dalej. Jakby nie chciałam też ton chemii w siebie pakować, bo ona też nie za bardzo jakby gdzieś tam działała. A to odbudowało od początku, jakby najpierw mnie odtruła, a potem zaczęła jakby dawać też leki konstytutywne. To jeśli ktoś ma cokolwiek wspólnego z homeopatią i wie, o co chodzi w leku konstytutywnym, to jest to ustalanie tak zwanego naszego w ogóle profilu psychologicznego głównie, tak? To kim jesteśmy, jak reagujemy. Wszystkie rzeczy z dzieciństwa, o czym też świetnie wiesz, że jakby stąd opowiadamy. Dwugodzinna, tak? Wizyta. Stąd dwugodzinna wizyta, wywiad, jaki poród, jak poród przebiegał, bo to ja byłam też wtedy zdziwiona, że my się cofamy do tego, na szczęście wiedziałam, że ja niestety za bardzo się też tu nie chciałam na tym świecie pojawić i ustawiłam się tak, jak to ja mam to do dzisiaj, tyłkiem. Więc to mi pozostało ciekawe, nie? Że jakby jak coś się takiego dzieje, że ja mam ten, to ja mówię, ja mam to w dupie, no przepraszam. No bo się dupą urodziłam, no po prostu, no kleszczowym, tak mnie wyciągali. Sorry, tak mam. Więc taka konstytucja jest gdzieś tam do złagodzenia i to bardzo fajnie działa wtedy, tak? Więc to rzeczywiście było fajne. I jak pojawił się Vincent, to ja już przeczytałam wszystkie niemieckie książki niemieckich położnych. Nie lekarzy, położnych. I to była olbrzymia różnica, bo ja byłam fenomenalnie przygotowana na rodzenie w Polsce, bo akurat musiałam w Polsce, bo ja leżałam i miałam zagrożoną ciążę, więc to też był ciężki czas dla mnie, bo musiałam leżeć. Nie mogłam okrążeń robić. Natomiast świetnie byłam też przygotowana na to, co w szpitalu, jak w szpitalu, wszystkie procedury, które tam panowały, to ja mówiłam, nie dziękuję, nie dziękuję, nie dziękuję, do widzenia, nie dziękuję, nie, zabieram dziecko, wchodzę do domu, do widzenia. Tak naprawdę od początku Vincent był dość dobrze zaopiekowany i od początku, jak mi dziecko chorowało, to ja dzwoniłam, nie wiem, jakiś się pojawiał, widziałam, że szklane oczy, lekki katarek, to dzwoniłam do Niemiec, do mojej homeopatki i mówię, dobra, objawy takie i takie i takie, bo wiemy, że homeopatia też zupełnie inaczej klasyfikuje objawy, to znaczy dokładniej o nie pyta, tak? Pyta o objawy i likwiduje przyczynę, a nie objaw. No sam katar może być różny. Dokładnie, więc po opisaniu samego kataru, oddechu, wszystkiego, gorączki, co ciepłe, co suche, tak? Czy skóra mokra, czy sucha i tak dalej, dostawałam homeopatię, która była bardzo podobna do mojej, stąd wiedziałam, że mogę liczyć na to, że Vincent będzie miał dokładnie te same tolerancje pokarmowe, które ja mam. Zresztą tak jest, więc jakby z założenia unikałam tych produktów, czyli wszystkich laktozowych, mlecznych. Był prowadzony na specjalnym mleku, o które wiedziałam, że u mnie też są po prostu no, absolutnie niemetabolizowane, że dla mojego, mój organizm odczytuje to jako truciznę. Nie radzi sobie z tymi produktami. To samo jest z pszenicą, z każdym zbożem i tak dalej. Ale dbałam tak, że rzeczywiście całe przedszkole, cały ten proces dorastania, to była homeopatia tylko i wyłącznie. Oczywiście, jeśli były takie przypadki, że on był mega chory, tak? No to przychodził lekarz, ja się po prostu bałam, nie szłam w zaparte, nie powiem, raz czy dwa, ale to już później dostał antybiotyk, ale może to były 3 razy w życiu, tak? Bardzo źle na niego reagował, bardzo źle, czyli antybiotyki pomagały, ale też na nie każdy zaskakiwał, nie każdy nie był w stanie połykać, nie był w stanie tego przyjmować, tak? No, znaczy jakby absolutna też nietolerancja tego tematu, co z kolei znowu mnie sprowadzało na to dbanie też na co dzień o odporność, czyli dobre gotowanie, dobre karmienie przede wszystkim, bio i eko produkty, z których wiele osób tutaj się śmiało, mikstury ziołowe, Vincent wypije każdą ziołową herbatę, każdą, nie ma to dla niego w ogóle jakby smak ziół, różnych mieszanek ziołowych, które w okresie dojrzewania na przykład wyprowadziły mu fantastycznie skórę, tak? Bo miał bardzo duży wyrzut trądzikowy. No i oczywiście, że są leki, tylko że te leki, jak rozwiniemy ulotkę i rozwiniemy skutki uboczne, jakie są, no to jako matka masz takie no way. Nie podam tego dziecku, znaczy nie, no, jeśli ja mam robić wcześniej badania wątroby, czy badania, nie wiem, tego po kolei cała lista tego, co trzeba zbadać, żeby podać to lekarstwo, no to ja już będę szukała drogi, żeby to obejść i żeby tego lekarstwa nie podać. Okazało się, że zwykłe zioła są w stanie to opanować. Herbata z bratka dla pryszczatego nastolatka. Wspaniale. To nie było takie proste. To nie było takie proste. Mam pewną fitoterapeutkę, która robi specjalne mieszanki swoje. Taka herbata idzie do termosu, zawsze do szkoły i ona zawsze wraca wypita. A jak nie, no to zaparzamy takie herbatki właśnie ziołowe w domu i tym się wspomagamy. Natomiast staram się rzeczywiście w domu gotować. Ja od zawsze gotowałam. Mnie to od zawsze kręciło. Zanim się Vincent pojawił, to się w ogóle upierałam, że w ogóle bez mięsa pojadę i tylko na 5 przemianach.
czyli odpowiednie dodawanie składników, w odpowiedniej kolejności, gotowanie rosołów tylko na warzywach i tak dalej, ale tu się troszkę wykończyłam i musiałam też wrócić w kierunku mięsa, dobrego mięsa, bo któregoś razu poszłam do pewnego tybetańskiego lekarza, który tak na mnie popatrzył, na oczy, na to wszystko, mówi, a ty to jesteś tak wychłodzona. Ja mówię, no właśnie tak się czuję, że jakoś tak, że zimno mi też było fizycznie. Ale mówię, wiesz co, mnie się tutaj w garnuszku akurat gotuje, to cię nakarmię gotową jagnięcinę. No to ja się rzuciłam na tą jagnięcinę jak nienormalna, tak mi było tego potrzeba. Mówi, pamiętaj, nie wszystkie niedobory uzupełnisz tylko strąkami, warzywami, kaszami. Owszem tak, ale nie wszystkie, pewnie nie zawsze sobie to też ugotujesz. No bo to jest prawda, bo jesteśmy często zabiegani, zaganiani, więc no nie zawsze mamy czas, żeby się tak dopieścić i bliskich. No ale wtedy się okazało, że to mięso rzeczywiście było mi niezbędne i potrzebne, więc też się tak prowadzimy w balansie, tak? Nie wykluczając niczego, ale też nie przeginając w żadnym kierunku. A masz takie spostrzeżenie w kontekście mamy nastolatka dojrzewającego jeszcze cały czas, jak on sobie radzi z emocjami? Bo to jest, wiesz, jednak bardzo duży klucz do dobrostanu i element zdrowia, a już tym bardziej w tych czasach. No, my mamy, wiesz, trochę inny klucz. To musiałabym opowiedzieć historię, którą jedną z rozmów w gabinecie terapeutycznym, do którego ja wpadłam jak to ja, no i oczywiście dałam upust moim emocjom, on powiedział, Boże, ty powinnaś ludzi uczyć, jak to robić. To jest genialne. To jest twój wentyl bezpieczeństwa. Przecież ty jesteś jak gotujący się garnek przykryty pokrywką. Gdybyś nie umiała tej pokrywki otworzyć, żeby ten bulgot wyszedł i żeby to poszło, to ten gar by dawno wykipiał, ty byś była dawno chora. Dawno. A przez to, że ty po prostu staniesz i wszystko poszło, to jesteś zdrowa. Ja muszę miesiącami doprowadzać ludzi w moim gabinecie do tego, co ty zrobiłaś ze mną, wchodząc tu nie pytając mnie o zdanie w ogóle, tylko zarządzając całą tą przestrzenią, zadając mi mnóstwo pytań, odpowiadając sobie na te pytania i przeklinając w międzyczasie, ile wlezie w tych odpowiedziach. Mówi, to jest genialne. Nie mogę z ludzi tego wydobyć, a czuję, że jest to, mają to tu i boją się, że są tak pohamowani, tak im nie pozwalano na złość, na wyrażanie tych emocji, tak? Na nie, bo emocje też muszą być wyciszone. Mogą być wyciszone i są na to momenty, kiedy one są wyciszone, kiedy my, nasza konstytucja, naszych charakterów odpoczywa, tak? Bardzo szybko wchodzimy na wysoki poziom, ale później schodzimy i mamy bardzo długie fazy odpoczynku. I też to u nastolatka charakterystyczne leżenie w łóżku. To jest nic innego, jak nabywanie siły, bycie też osobnym, tak, od całego świata, co jest też objawem absolutnie dorastania, dojrzewania i zdrowia, ale też to jest rośnięcie, uspokajanie huśtawki emocji, to jest przyrost testosteronu o 2000%. Wiedziałaś o tym? Mhm. Już o tym wiesz? Mhm. A, już o tym też wiesz, o 2000. Dziewczynek jest to 600%, u facetów jest to 2000% testosteron przyrost. To wiesz, co się w domu dzieje? Ja tylko usłyszałam od mojej serdecznej znajomej właśnie psychoterapeutki Małgosi, mówi tak, słuchaj, jak masz w domu nastolatka chłopaka i on chodzi w tym kapturze, to łap te momenty, kiedy on się z tego kaptura wysuwa. I to są te twoje momenty i wtedy go łap. Wtedy go łap, bo jak znowu nasunie kaptur, to mówi, zostaw go w spokoju. A widzisz, a ja nie łapię, a on przychodzi sam. No wspaniale. Wiesz, jak to jest, po prostu nie łapię. I on sam przychodzi. To jest nieprawdopodobne. Ale to sobie, my mamy taki model, tak sobie wypracowaliśmy, że w naszym domu bardzo często padało słowo kocham, od zawsze, tak? I to często było też tak, że jak to ja coś tam wbiegł w kuchni, gotuję, mamo, co? Kocham cię. A, nie, no, to luz, to super. Ja też się kocham, synu. Ja powiedziałam, więc... zaskoczki zupełne. I ja mówię, albo czasami mówię tak, mamo, ja mówię, no kocham cię, no, a co chcesz? Nie, nic nie chcę, a jesteś pewien, że mówię, nie łącz jednego z drugim. Przekupstwo to nie jest miłość. Nie nazywajmy miłością tego, o co za chwilę mnie poprosisz. Nie zaczynaj od tego. Nie, ja nie chcę nic. Ja mówię, kurde, jak nie chcesz ode mnie nic, to ja to bardzo doceniam. A pytałaś już, czy całe życie będzie kochał tylko mamusię? Bo ja pytałam. Nie. A ja zapytałam. W życiu o to nie zapytałam. Zapytaj, zobaczysz, co powiem. Nie, on ma 17 lat, no to już wie, nie całe życie będzie kochał mamusię. Nie, no, ale ja zapytałam, wie, no. Panie, czy całe życie będziesz kochał mamusię? A on mówi, nie. I sobie pomyślałam, zdrowy.
No to ja tutaj nie będę opowiadała niektórych historii, jak był mały, bo nie chcę mu robić obciachu, ale wiedziałam już, jak był mały, że Vincent jest niezwykłym obserwatorem, takim bardzo wnikliwym, tak? Czyli momenty, w których on się rozmawia z tobą, gdzieś wychodziliśmy do restauracji, czy gdzieś tam siedzieliśmy na jakiejś kawie, czy ja siedziałam na kawie, a on na ciastku, a on cały czas miał skan, obserwował. I potem wychodziliśmy, a on wybierał sobie jakąś tam kobietę, która akurat siedziała na jakiejś kawie, czy rozmowie, czy mamo. I to wszystko mi o niej powiedział, z największymi detalami. Jak była ubrana, co miała w uszach, jakie miała oczy, jaki kolor, jakie wszystko. Czyli wiedziałam, że mam mega wrażliwego dzieciaka, bo to jest dziecko wysoko wrażliwe, które trzeba było bardzo też tonować, tak? Czyli jakby to rozchuśtanie, to ADHD, te emocje, to wszystko to wymagało ode mnie bardzo dużej uważności, bardzo dużej czujności, bardzo dużej uwagi, bardzo, bardzo dużego dotyku, który ja z natury gdzieś tam dawałam, no ale to do dzisiaj procentuje, to dlatego ja nie muszę gonić króliczka, bo króliczek przychodzi sam. Więc takie to są, ale ja byłam bardzo świadoma, byłam obłożona książkami. Ja zaczynałam, jak był mały, to miałam taką niemiecką książkę, hinduski masaż, tak? Bo hinduski kładą dzieci na, siadają na wprost z nogami, dajmy na to, że ten stół to tak. są te nogi, kładą sobie na nogach dzieci i masaż, masują, zaczynając tak. od twarzy, tu przy tak. oczach, całe, wszystko, rączki. Naprzemienny, taki nóżki, wszystko, czyli jakby dotyk raz, dwa czułość, trzy fizjoterapia, czyli ustawianie całego ciała, tak? Ja oczywiście takich umiejętności nie mam, ale w książce były obrazki, rysunki, więc wiedziałam, jak stópki, jak paluszki, wszystko. Ja miał codziennie taki masaż i się mnie możesz spytać, czy to się kiedyś skończyło. Znaczy inaczej już teraz, tak? Ale sobie refleksoterapia, ja mogłabym być, ja mam drugi zawód w ogóle, no. Także spokojnie mogłabym masować ludzkość. A co tobie, twoim zdaniem, jak masz takie doświadczenie, zostawmy w spokoju teraz tego nastolatka, co tobie, nie, co tobie najbardziej z perspektywy życia, no bo jednak czas jest w życiu najpiękniejszym weryfikatorem, pomaga, jeśli chodzi o wspieranie odporności? Jeszcze raz mi musisz zadać to pytanie, że co tobie najbardziej w życiu, twoim zdaniem, pomagało wspierać odporność? Co mi pomagało wspierać odporność? Wiesz co, myślę, że wszystko to, czego się w Niemczech nauczyłam, czyli takie naprawdę zdrowe gotowanie, naprawdę takie dbanie o to, żeby w domu zawsze był garnek ciepłej zupy i coś ciepłego do zjedzenia, ale takiego, akurat mogłam sobie na to pozwolić też, wyselekcjonowanego, fajnego, dobrego, zdrowego, żeby zawsze były warzywa, żeby zawsze były w domu owoce, tak, żeby to nie było przypadkowe, że my sobie podchodzimy, wiesz, do mnie do domu jak wchodzisz, to myślisz, że ja mam rodzinę co najmniej czteroosobową. My jesteśmy jeden do jednego, prawie że od zawsze, tak? Czyli od momentu, kiedy Vincent skończył 2 lata, jesteśmy jeden na jeden. Więc ten dom, taki w znaczeniu, wiesz, że jednak wracasz do domu, w którym pachnie, bo ktoś coś, i to jest matka, gotuje, to był dla mnie od zawsze priorytet. Myślę, że to budowało naszą odporność bardzo. Też to, że ja podporządkowałam całą moją pracę, całe moje nagrania, wszystko to, co robiłam, pod Vincenta. Czyli nie skazywałam nas nigdy na to, że ja pojadę w świat i będę nagrywała coś poza domem daleko, albo że wręcz wyjadę za granicę na jakiś tam czas, tylko jednak ja bardzo pilnowałam tego, żeby on miał stały, regularny rytm, żeby on wiedział, że ja jestem. I żeby każdą bitwę, którą musiał stoczyć w szkole, a naprawdę mieliśmy niejedną bitwę, bo to dopiero teraz Mikołaj Marcela pisze książki Dlaczego szkoła mnie wkurza i patoposłuszeństwo. My jesteśmy przeciwieństwem patoposłuszeństwa. No mamy też taką konstytucję, czyli taki charakter, jaki mamy, więc jak nam ktoś coś każe, to my już tańczymy na stole. Jeśli nie wolno na tym stole zatańczyć, to jesteśmy pierwsi do tego, żeby na nim zatańczyć i pokazać, że jednak można zatańczyć na stole i świat się nie skończy. I przetrwaliście w systemie więc, pruskim? Toczyliśmy, no nie byliśmy do końca w systemie pruskim, ale pamiętam dzienniczki i mam do tej pory wszystkie uwagi w stosunku do Vincenta, że chodzi pod ławkami i pod krzesłami. I Mikołaj mi powiedział, Marcela, że takie uwagi też miał jako dziecko, że on też chodził pod ławkami i pod krzesłami, bo też się koncentrował poprzez ruch i tego systemu pruskiego nie wytrzymywał. Więc niejedną bitwę przyszło nam stoczyć w tej szkole a propos różnych rzeczy, również przymusu jedzenia. Ja nigdy Vincenta do jedzenia nie zmuszałam. Vincent był zawsze szczupły, nawet w szkole kiedyś była jakaś awantura, że o Boże, przyszła pani pielęgniarka rejonowa oczywiście. I za szczupły, za chudy, za wysoki, wszystko za.
Ja mówię, no to witamy do epoki pierwszych modelek. Twiggy była pierwsza taka chuda, jakby poza ramami, tak? Czyli wszystko, co jest poza ramą, to już jest nie takie. No nieprawda. Bo prowadziłam go też u bardzo dobrej pediatry, bardzo takiej fajnej kobiety, która mówi: matka, możesz spać spokojnie, to jest wszystko w porządku, tak? Jak gra na boisku po wiele godzin, bo zawsze Vincent zawsze w piłkę nożną, w tenisa, bardzo był aktywny, musiał się też wyszaleć, tak? Czyli dawałam mu jakby do tego siedzenia w szkole, co to i tak nie siedział, bo się poruszał, bo musiał wyjść, bo musiał do toalety, bo musiał gdzieś, to ja chodziłam po wszystkich nauczycielach, tłumaczyłam, wie pani, to nie jest tak, że on musi faktycznie wyjść do tej toalety, on po prostu nie wytrzymuje siedzenia na tych lekcjach, tak? On po prostu musi wyjść, bo się weźmie i udusi. Musi się poruszać. No tak, ale to się zaczyna lekcja, on wtedy wychodzi. Ja mówię, ale to nie wie pani dlaczego? Bo wtedy jest cisza i spokój w toalecie, nikt mu nie wejdzie, wtedy ma spokój psychiczny i wtedy sobie odpocznie, tak? On się już trochę wybiegał, wyszalał w trakcie przerwy, ale w trakcie przerwy typowy chłopiec nie myśli o tym, żeby spędzić przerwę w toalecie. No dopiero jak jest dzwonek, to myśli o tym, żeby iść do toalety i to jest norma. No bo to faceci tak mają, chodź zjedz, a nie, bo jeszcze właśnie to jest ten moment, kiedy sobie uświadamiają, że oni już od godziny powinni być w toalecie, nie? No ale skądinąd kobiety też to na pewno znają, że jakby no, jest mnóstwo innych ważniejszych rzeczy i my jesteśmy na tym ostatnim punkcie, ale u facetów też zauważyłam, że jest to po prostu jakaś taka powtarzająca się jednak reguła. Czy ty się czasami smucisz? Oj tak, no pewnie. I jak sobie z tym radzisz wtedy? Pozwalam wyjść. Wiesz, no jedno to jest to, co ci powiedziałam, historia od terapeuty, gdzie ja wrzeszczę. Tak. No tak, ale to jest inaczej, nie przychodzimy z emocjami. To jest zupełnie innego, natomiast smutek jest bardzo częstym moim gościem, bardzo częstym. Po prostu pozwalam, żeby przychodził naturalnie. Przyszedł, przeszedł, nawet nie sięgam wtedy po żadne homeopatie. W ogóle o tym nie myślę, tylko jestem... jestem na tyle z nim zaprzyjaźniona, że jakby pozwalam, żeby przeszedł, bo coś, co no jakby wiesz, nie będziesz powstrzymywała, tylko pozwolisz sobie się posmucić, wypłakać, potroszczyć, poniepokoić, no to, to sobie pójdzie, tak? Oczywiście, że zaczęłam ćwiczyć jogę bardzo wcześnie i pamiętam moment, kiedy odkryłam jogę i sobie pomyślałam, to jest to, co mnie uspokaja, to półtorej godziny wysiłku fizycznego, takiego, że rzeczywiście, wiesz, no joga jest taka jak taniec, skupiać się, dlatego taniec był dla mnie też po prostu udział w Tańcu z Gwiazdami czymś genialnym, takim genialnym doświadczeniem od strony ruchu, że ciało na tyle skupia się też na muzyce, na tym, jaki krok masz postawić, to samo masz w jodze na początku, bo później to już jest harmonia, później to już z automatu wchodzisz w te pozycje, w te oddechy, w to wszystko. Ale ten, brzydkie słowo może, benefit, czyli ten, to, co zyskujesz na końcu, po ćwiczeniach, w pranajamie, gdzie się układasz w oddechu, ten spokój, który przychodzi i to przejście na drugą stronę, bo przechodzisz na drugą stronę, jeśli odpowiednio ćwiczysz, jeśli się, że tak powiem, nie opieprzasz w tańcu, uczciwie jeśli ćwiczysz, tak? Nie chodzi o przekraczanie jakichś swoich granic, tylko o rzeczywiście zatopienie się w temacie, o bycie w tym tu i teraz, a nie tam, nie co za chwilę ugotuję i ten. Joga mi idealnie na to pozwala, tak? W ogóle wysiłek fizyczny, stąd równoważyłam też Vincenta tym wysiłkiem fizycznym, bo wtedy jesteśmy tu i teraz. I to mają bardzo często ludzie z ADHD, że na przykład ci, co wchodzą, co się wspinają, co wchodzą w góry, tak? Idą i naprawdę szukają niebezpieczeństwa. Dlaczego? Idą bez zabezpieczeń, free climbing, bez lin, bez niczego. Są tu i teraz i są tak na maksa skupieni, jak nigdy na dole. Więc joga mi na dużo pozwalała. Joga też pozwalała mi na ujście wszystkim tym takim emocjom, które były, tak jak my mówimy, że być może niepotrzebne. Uważam, że wcale nie. No, jesteśmy całością, składamy się też ze smutku, składamy się też z i rozpaczy często i składamy się z jakiegoś niewyjaśnionego lęku, tak, bo to też są sytuacje, gdzie się czegoś obawiamy, boimy. No, trzeba sobie umieć z tym poradzić, tak? Często regulujesz to oddechem, jeśli jesteś świadoma. Idziesz właśnie na sesję jogi, a jak nie, no to masz swoje systemy uspokajania, gdzie mówisz, dobra, co ja mogę zrobić w tej sytuacji. A łzy ci pomagają? Pozwalasz sobie? Myślę, że tak, bardzo często, tak, tak, tak. Ja jestem bardzo blisko wody zbudowana, to wiesz. A tak samo jak złości, tak samo wody blisko, wiesz. A jedno drugiego nie wyklucza, bo jeszcze jak się wkurzę, to dopiero ryczę. To dopiero sobie popłaczę. To dopiero ryczę, tak. No ale wtedy dusza się oczyszcza, a jak lekko jest po takim płaczu, wiesz. Zakładam, że Vincent wie, że największą bzdurą jest hasło, że chłopaki nie płaczą.
Wiesz co, chyba w ogóle o tym, jakby u nas nie ma takiego tematu. Ja też nie byłam matką, która, broń Boże, nie znoszę tego. Jeśli cokolwiek się stało, to się mówi, że nic się nie stało, nie? Albo jak się dziecko przewróci, to mówisz, a nie płacz, bo tobie się nic nie stało. Chyba nic nie stało. Stało. Może się tobie nic nie stało, ale jemu się stało. No bez przesady, to nasze wychowanie i to nasze takie właśnie nie, becz, otrzep się, nic się nie stało. No ale to pozwól mu zdecydować, czy się stało, czy nie. To jest osobny byt, osobny człowiek i to on zdecyduje, czy jemu się stało, czy nie. Zresztą bardzo często się z tym przecież w związkach spotykamy, prawda? Że ktoś ci mówi, że twój płacz, czy twój smutek jest histerią. No szkurwa zabiłabym, przepraszam. Jaką histerią? Żadną histerią, mam do tego prawo. To jest moja święta złość albo mój święty smutek. To są moje emocje. To są moje święte emocje. Moje. I ja mam tu i teraz prawo do nich i czas, żeby one właśnie sobie poszły. A nie przykrywać ten kipiący rosół garnkiem, no. Znaczy pokrywką. Mówimy o tym, że celem życia jest radość, że jest miłość, wdzięczność, ale ponad tym jest jeszcze, wiesz, ta emocja typowa właśnie cudowna dla dzieci, dla psów mordających ogonem. Aż to jest radość. Ten temat w ogóle zwierzaków, temat, tak, prawda? Radość. Ta radość, kiedy co ja ci daje? Widzę, co ale Ani daje to, no właśnie, największą no radość? Myślę, że obcowanie właśnie ze zwierzakami. Myślę, że w ogóle, wiesz, szeroko pojęta kultura i sztuka. Ja naprawdę uwielbiam. Artyzerapię. Uwielbiam, tak, absolutnie tak. Na pewno malarstwo, na pewno, wiesz, wystawy, na pewno wyjazdy. Na pewno podróżowanie. Wtedy zauważ, że wchodzimy w zupełnie inny tryb, tak? Nagle ten świat, w którym jesteśmy w domu, świat jakichś tam obowiązków i tego, że coś trzeba, przestaje istnieć. Ja z automatu wtedy nie zerkam na telefon, bo wszystkie te sprawy, czy coś, czy mogłabyś, mam kompletnie gdzieś. To jest taki totalny reset, ale też właśnie to, co powiedziałaś, obecność zwierząt w moim życiu od zawsze, bo jeździłam na wakacje do babci i dziadka, którzy mieli gospodarstwo na wsi, więc ja byłam od zawsze zaprzyjaźniona z psami, kotami, świnkami, konikami, z każdym żywym stworzeniem. W domu mam 3 koty. Zaczęło się od jednego kota, którego wybrał mój syn z domu tymczasowego, czyli z takiego kociego sierocińca, a potem ta kotka urodziła nam 5 kotów w domu, z czego 2 zostały, więc mam 3 i uważam, że to była najlepsza decyzja, którą mogłam podjąć, bo to jest terapia, tak? Czyli patrzenie na takiego, zwłaszcza dla nas. Zrobiono badania w stosunku do psów troszeczkę wcześniej, do kotów później, jak nieprawdopodobnie podnoszą nastrój, jak nieprawdopodobnie łagodząco, tonizująco działają na człowieka. Taki leżący, śpiący kot, jak u ciebie na kocyku tam, śpiący, no to my zerkamy, widzimy śpiącego kota, ale jeśli nie jesteśmy świadomi, to nie wiemy, co się uruchamia w naszym ciele, tak, w naszym mózgu, tak? Że to są tysiące łagodzących, natychmiast tonizujących połączeń, kiedy patrzymy na takiego zwierzaka, który odpoczywa, to jest też fajne. Ten odpoczynek jest możliwy, konieczny, potrzebny, cudowny, wspaniały, słodki, zachwycający i tak dalej. Czasami się dziwię ludziom, którzy, a znam takich, którzy na przykład nie lubią dotyku kota, tak? Nie lubią dotyku, kot się łasi, pod nogami chodzi, kręci ósemki i chce cię dotknąć, bo zostawia na tobie twój zapach. Okej, ale dla mnie to jest też jakby coś tak przyjemnego, tak wspaniałego, tak nieprawdopodobnie przyjacielskiego. Takie jest dopełnienie, tak? No wiadomo, że to jest mój kot, a ja jestem jego matką człowieczą, bądź kimkolwiek, co sobie ktoś wymyśli, kim jest dla swojego zwierzaka, ale jest to wspaniałe uzupełnianie się. To teraz pytanie. Co byś poradziła tym osobom, które nas oglądają i myślą sobie tak, pragnę takiej energii, takiego bycia naturalnym powerbankiem jak Ania, pragnę pięknie wyglądać tak jak ty, pragnę mieć zdrowe dzieci. No i generalnie, skąd właśnie to wszystko brać, tą siłę? Myślę, że tą siłę trzeba sobie zbudować, chyba że urodzimy się z taką siłą. Chyba że rodzimy się pod taką numerologią, bo wiesz o tym, że to też ma wpływ. Ja mam aż 3 jedynki. Ja jestem 10-10 i jeszcze jedna jedynka od urodzenia z przodu. Tak? Ja jestem kierownik kuli ziemskiej urodzony, ale z drugiej strony też mega wrażliwiec. Trzeba to było jakoś pogodzić. Myślę, że to pogodzenie to jest też wsłuchiwanie się w siebie. To jest słuchanie tego, kim ja jestem. To jest wiara w to, że to, kim jestem, jak ja czuję, to jest moje i nie potrzebuję żyć życiem niczyim innym. Czyli jakby słuchanie swojej intuicji to jest raz, ale też taka pewna doza otwartości na doświadczenia, na ludzi, obserwacji tych ludzi właśnie, wiesz, zawieszania się, patrzenia, aha, ona ciekawie żyje, właśnie, wiesz, ciekawie wygląda, fajnie ten, co robi.
to ja to sprawdzę, wiesz, czyli musimy mieć jakąś pewną gotowość, otwartość na nowe, tak? Nie z góry. Oczywiście też znowu są takie sytuacje, gdzie jeśli już mam tyle lat, ile mam, to mogę powiedzieć, dobra, nie interesuje mnie. Być może, że jest to na ten moment nie moja historia. Być może, że ta historia za chwilę będzie dla mnie i dobra. To znowu jak z dojrzewającymi dzieciakami, nie? Ale na ten moment nie. Natomiast ogarnięcie jakby swojego wszechświata i dojście do momentu, gdzie ty wiesz, że o, teraz się czuję ze sobą fajnie, tak? Przestałam jeść to, miałam problemy jelitowe, bo miałam potworne, sprawdziłam, że mam SIBO, dowiedziałam się co to, porobiłam badania, wykluczyłam z diety to, co mi tak naprawdę szkodziło, co mnie zatruwało, co sprawiało, że się czułam ciągle źle i ciężka i niefajna i tak dalej. W momencie, kiedy o siebie zawalczyłam, czyli kolejne doświadczenie do mnie przyszło, które wykorzystałam, no bo poszłam za tym, a nie olałam tego, no to poczułam się zdecydowanie lepiej, więc wszystko razem gdzieś tam, no ja jakby wiem, że ja tej energii mam trochę więcej i dostałam wielki dar pewnie, ale też pozwalam sobie na chwilę wyciszenia, pozwalam sobie na odpoczynek, dbam o to, żeby jednak się poruszać i dużo się poruszam, dbam o to też, żeby wyjechać, dbam o to, żeby być sama ze sobą. To mówi ktoś, kto najczęściej jest sam ze sobą. Ale dbam o to też, żeby mieć takie chwile wyciszenia w spacerach, czy to nad morzem, czy w lesie, czy w górach, czy w domu, gdzie jestem tylko sama ze sobą i przerabiam sobie różne rzeczy sama ze sobą, tak? Ale też oczywiście z drugiej strony kontakt z drugim człowiekiem potrafi nas najwięcej nauczyć również o nas samych, prawda? Mm-hmm. Więc też tą otwartość trzeba zachować. Też w momencie, kiedy uważamy, że my zjedliśmy wszystkie rozumy, no to nie bardzo, to jest dobre dla nas. A dla drugiej osoby coś zupełnie innego, wiesz, no ja metabolizuję bardzo szybko mięso i wiem z moich nutrigenetycznych badań, że mogę pić kawy w opór. Dla kogoś innego to będzie absolutna toksyna, więc nie możemy wszystkich jedną miarą gdzieś tam zmierzyć, ale możemy na pewno podglądać, możemy się przyglądać, możemy próbować. Inspirować się edukować. Nawzajem. Edukować i próbować to gdzieś tam w nasz wszechświat włączyć. Nie mówię, że się zmieniać, choć też są tacy, którzy się diametralnie zmieniają i walczą o siebie. Ale myślę, że zawsze jest gdzieś taki moment, gdzie my dochodzimy do jakiegoś punktu granicznego, czyli mówimy, dobra, mam tego dość. Ja chcę coś zmienić. To jest fajny moment w życiu na to, żeby wpuścić nowe i żeby się rozglądać za nowym. A potem czerpać z korzyści, które chcemy. Z drugiej strony, co ja? Jeśli tych korzyści nie ma, no to ich nie ma. Ale ja wiem, że to jest moje. Ja płacę za to odpowiednią cenę. Czyli u mnie głównym priorytetem, to co kocham, to jest słowo nie mówione komuś, które oznacza tak dla mnie. Rozumiesz? Stawianie granic. Każde nie jest absolutnie, tu mi skrzydła rosną, tu. Do wolności. I ja mogę wpierniczać wtedy suchy piach, ale ja jestem u siebie na swoim. I to jest moje tak, dla mnie tak. Być może dla kogoś to jest okej. A dla mnie nie, bo ja się znam. To jest ten klucz. Czyli słuchać potrzeb też swojego serca. Mieć tą odwagę, żeby o to zawalczyć, tak? Czyli nie, wiesz, o Jezus, a ona jest na różowo, to może to jest teraz dobre. Co dla jednego lekarstwem, dla drugiego trucizną. Dokładnie. Dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego. I dziękuję bardzo. Czerpiemy z Ciebie tą energię, jak się podłączamy, proszę, jak słuchaj, do baterii. Dziękuję bardzo.